Katowice przeżywają swój renesans, można powiedzieć. Ten system budzi bardzo dużo emocji, tych pozytywnych przede wszystkim. Ten monitoring ma takie funkcje, które pozwalają niemalże od razu stwierdzić, czy na przykład ktoś leży na jezdni, czy ktoś leży na chodniku. No, Kizmia tak naprawdę przynosi szereg korzyści dla miasta. Policja skorzystała z nagrań w blisko 2,5 tysiąca przypadków. Stanęliśmy przed dylematem, czy powiększać ilość obserwatorów, czy szukać rozwiązań technicznych. Wybraliśmy drugą opcję. W 2012 roku, kiedy projektowaliśmy ten system, uważaliśmy, że najważniejsza jest technologia w zakresie inteligencji. No, po to projektowaliśmy KISMIE, żeby odciążyć pracowników i żeby ona posiadała ten element inteligencji. Mówiąc konkretnie, chodziło o analityki wideo. W tej chwili dokładnie mamy 277 kamer. Część tych kamer to są kamery, tak zwane kamery LPR-u, czyli kamery wykorzystywane na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. W 2016 roku przed uruchomieniem tego monitoringu w Katowicach mieliśmy 377 kradzieży pojazdów. Za rok 2020 76. No chyba te liczby najlepiej pokazują, jak to przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców. Wiele dużych wydarzeń, które odbywa się w Katowicach. Przykładowo w ostatnich latach odbył się tutaj u nas szczyt klimatyczny. W tym roku odbędzie się szczyt cyfrowy ONZ, w przyszłym roku Światowe Forum Miejskie, czyli naprawdę najważniejsze imprezy ONZ-u odbywają się właśnie w Katowicach, no i KISMIA bez wątpienia też na to wpływa. Trzeba o Smart City myśleć nieco szerzej, ponieważ nie tylko inteligentny monitoring w mieście, ale wiele różnych rozwiązań, które składają się na te tak zwane smart city. Rozmawialiśmy o różnych rozwiązaniach, chcieliśmy różne rozwiązania wprowadzać, które były na początku gdzieś w jakichś powijakach. Dzisiaj to już są rozwinięte technologie, które niemalże na wprost można stosować. Wszystko to, co się dzieje, wpływa na jakość życia, czyli bezpieczeństwo, miejsca pracy, możliwość zamieszkania i spędzania bezpiecznie wolnego czasu.